Tak ogólnie maluję się naturalnie, ale oczywiście to jest Sylwester. Co ja mam z głosem? Już zaczęłaś imprezować chyba. Tak, troszkę wcześniej. Także wypróbować alkohole, nie? No, degustuję w domu, w piwnicy. Witajcie na kanale Ladies. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasz sposób na sylwestrowy makijaż oka. Zapraszamy do oglądania. Ja tutaj jestem najlepszym przykładem na to, jak tego nie robić. Więc patrzcie na mnie, jak tego nie robić, a patrzcie tutaj, jak to robić. O nie, 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 to nie jest prawda. Tutaj widzę, że będzie antytutorial, ale może damy radę. No i oczywiście, że musi być jakiś tam świecący, trochę bardziej mocniejszy, bo ogólnie na co dzień nie maluję oczu. Mhm. Rzadko, rzadko, kiedy już na przykład na kacu już nie widać oczu, więc muszę umalować, żeby było widać, gdzie te miejsce. Od czego zaczynamy? No ja wezmę sobie na pewno bazę pod oko, nie wiem, czy dobrze to robię, ale jakiś jasny cień. A będę opierała się na cieniach brokatowych. Nie, Sylwester to Sylwester, też wychodzę z takiego założenia. Nawet jeśli zostaje na jakiejś domówce, fajnie jest wtedy dodać brokat. Na przykład właśnie wzięłam go dzisiaj ze sobą i... Ja powiem szczerze... Zrobić takie inne oko niż cały czas. Mój plan jest taki, że ciemniejszy taki brokatowy cień, trochę w odcieniu śliwki, tam właśnie w kąciki zewnętrzne. Natomiast tutaj poszalaj może z jakimś złotem albo takim miedzianym kolorem na części ruchomej powieki. Ja nie będę kłamać, już przyszłam umalowana, więc bardzo dobrze, bo z tego co dowiedziałam się, robimy tylko oczy. Ale ja też mam, bo tak miało być z założenia na oczy. Nie widać. Widzisz, po naturalne piękno. To się nazywa podkład. No to ja teraz wezmę na razie sobie złamanie powieki z Too Faced. Chocolate cookie, taki, dla mnie to jest troszeczkę taki pomarańczowo, na razie matowy, potem na tym macie będziemy coś kombinować. No, ja nie mam bazy, ja mam korektor, który właśnie służy jako baza. Mm-hmm. Smashbox. 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 Zestaw. W sumie, jak dzisiaj już się pomaluję na tego Sylwestra, to nie zmywam. Do Sylwestra. Zostawię. Muszę sobie trzymać powiekę, bo ja inaczej nie wiem nakładać cieni. Nie wiem, czy jestem upośledzona w tym względzie, czy nie, ale dla mnie to jest jedyny sposób. Dobra, ja nie mam pędzelków. Nie malujesz pędzelkami? Co? Maluję palcami. O kurczę. Tak serio, w sensie ja, bo ja bardzo rzadko w ogóle takie rzeczy robię, więc nawet nie kupiłam, bo nie widzę w tym sensu. Mhm. Może ja skończę szybciej, bo zrobię to tak jak umiem, czyli nie umiem wcale, więc... Mam nadzieję, że nakleić da radę. A co ty klejesz? Brokat. Myślałam, tak. Mam słabszy klej, który na opakowaniu służy do klejenia brwi, znaczy tych rzęs. Natomiast ja użyję do brokatu, myślę, że się nic złego nie stanie. Dobra, nikt nie będzie wiedział o tym. Dokładnie. Tylko wszyscy, kto ogląda Ladies. Okay. Mam, że tak powiem, bazę. Jeszcze troszeczkę walnę tego jaśniejszego nawet. Okej. Okay. Drugi odcień, troszeczkę jaśniejszy. I z matem chyba już skończę. Tak, tutaj troszkę zrobimy tak. Jeszcze raz. Jeszcze kończę czarnym cieniem. Ojejku. Ojejku, chyba już przesadziłam. Masz w planach jakąś kreskę? No jasne. No. Mój makijaż ogólnie opiera się zawsze na kresce, więc nie ma opcji, żeby jej nie zrobić. Ja się delikatnie stresuję robić ją na wizji. Biorę duży pędzelek do różu, bo w nim najlepiej wszystko to po prostu ładnie rozprowadzić po powieku. Nie wiem jak ty, ale ja tegorocznego Sylwestra planuję spędzić w domu, więc może to będzie Sylwester no make-up. A to też jest dobrze. To masz luz. No i co jeszcze? I bierzemy teraz na dół ciemnego, bo ja mam małe oczy, więc żeby wizualnie jakby powiększyć. Z tego co nauczyłam się, mimo tego, że tutaj dodaję w kącikach tylko, bo to jeszcze na dół. Muszę tak trzymać, bo światło mi wiadomo. Tutaj. Też miałaś tak, że w ogóle nie używałaś cieni, ja miałam taki cieniot wręcz, w sensie kojarzyło mi się to ze starszymi paniami, które mają fioletowe sińce pod oczami i na oczach i teraz sama nauczyłam sobie fioletowy cień. Ja też właśnie rzadko używam. Więc... To jest pędzel do brwi i do kreski, ale ja sobie zrobię nim na dole ciemniejszą kreskę.
którą zawsze sobie robię od jakiegoś czasu. Tak, całkiem spoko. No i dobra, na karnawał można. Jeszcze? Poleciałem. Mogę dodać błyszczącego na... Spadł mi cały brokat. Ja wzięłam taki cień, który wydawał się prawie czarny, a na moich oczach wygląda jak fiolet. I to taki zgniły fioletowy, więc... No nic już z tym teraz nie zrobię, natomiast nie jestem jakoś szczególnie zadowolona z efektu. Nigdy go nie używałam, bo wydawał mi się za ciemny. Ja zawsze w brązy uderzam, a ten wyglądał prawie jak czarny. No ten, a jest fioletowy, jest fioletowy. Mhm. Widzisz to? Powiedziałabyś, że on będzie taki fioletowy? To no jest ten cień. Nie, jest taki bordowy wręcz. Taki ciemny bordowy. No właśnie, a na oczach? Ja mam taki kształt oka, który ozdabiam białym, błyszczącym cieniem rozświetlającym. Nie wiem, czy też stosujesz. Ty jesteś taka delikatna, a taka mocna. Dobry kontra. Ja to tak po cichu wszystko robię, nie? Próbuję może bez kresek i zrobię sobie ten kreskę z tego cienia czarnego. Znaczy czarnego, ciemnego w sumie. Ja też sobie zrobię kreskę kredką, moją ulubioną, z Bobbi Brown. I ją delikatnie później rozetrę. Jak już byłam uzależniona od kreski, nie potrafiłam wyjść z domu, bo wydawało mi się, że w ogóle nie mam oczu wtedy. Mhm. Ja tak mam do tej pory. Każda kobieta rysuje rzęsy, to musi otworzyć buzię. Dziwne miny są. Nie da się inaczej. Nudne jest oglądanie ludzi, którzy potrafią się tak perfekcyjnie malować, prawda? To aż łapie człowieka zazdrość. Lepiej się od razu człowiek poczuje, jak zobaczy, że nie, tylko on ma problemy z tym. No dokładnie. Czy pomalowałoby się tak na Sylwestra? Trochę bym udoskonaliła swoją formę makijażu. Głównie przez ten brokat, bo jednak spada mi z powieki. Brokat jest fajny, jeśli chodzi o formę sylwestrowego makijażu, ale jednak w cieniu. Albo w żelowej kredce, tak jak mówiłaś, tylko może innej firmy. No. Wtedy fajny doda błysk. Wygląda się jak milion dolarów, jeżeli się dobrze pomaluje. No przynajmniej 500 tysięcy. Jak widzicie, nasze sylwestrowe makijaże są już gotowe. Jesteś zadowolona ze swojego efektu? No, powiem wam tak, ja bym tak nie wyszła. Chociaż z boku wygląda to nawet, ale z przodu już tak średnio. Więc no, po prostu w tym makijażu proszę nie wychodzić. Ja bym powiedziała tak, kwestia wprawy, na pewno jak poćwiczycie, dacie radę. No, ja ze swojego efektu też nie do końca jestem zadowolona, poza tym, że kolory nie do końca wyszły tak, jak miały wyjść. Gdybym użyła trochę innych barw, myślę, że spokojnie mogłabym wyjść tak na Sylwestra. A czy ogólnie no strój oczywiście można zmienić, bo teraz jest to w kurtce skórzanej, a na dworze zima. Tak, to prawda. I ten, fryzura jest okej, bo generalnie nie lubię kręcić włosy, bo łamią mi się strasznie, nie? Mhm. Ogólnie. Nawet na delikatne sprawy. Tak. I makijaż, no, bardziej delikatny, generalnie bez tego nawet może brokatu, bo brokat ogólnie w życiu też daje, ale bardziej tak tutaj na kości policzkowe, żeby po prostu... Czy to rozświetlacz? Tak, taki rozświetlacz. O tym brokat może czasami dać. Ja rok w rok jestem wierna cekinowym, cekinowym, czarnym, seksownym sukienką. Nie ma innej, nie ma lepszej okazji, żeby je założyć. Ja bym rozpuściła włosy i zostawiła albo proste, albo delikatnie podkręciła, więc to kontrast. Oko ciemniejsze też. W ogóle, jaka para. Hej, zrobiłam paznokcie. No ja znowu zrobiłam za ciemne oko. Znaczy za ciemne. No ja lubię bardzo ciemny makijaż. Nie jest może ono idealne, ale na przykład do takiego ciemnego makijażu na pewno nie dodałabym ciemnej szminki. Bo byłoby to już zbyt teatralnie, tak. Choć zamiast ciemnej szminki jakąś fajną, bujną fryzurę. Elegancką. I myślałam, że burza loków, wiesz, tak. No na hollywoodzko. Przykład, może być burza loków. Do takiego oka loków. Z kreską, idealnie. Taka trochę tapeta. Dla mnie to już tapeta. Nie, w sensie czuję się tak jakby... Za dużo tego jakbyś miała, tak? Czy, no, za mocno, nie, no bo ja nie lubię po prostu dużo makijażu. No na Sylwestra trzeba, bo jak pójdzie alkohol, to wiesz, no to żeby wyglądać cały czas tak samo. Chociaż odrobinę. No rację w sumie. No. Więc tak. Dlatego forma ciemniejszego oka tutaj preferuję. Dzięki za oglądanie. W komentarzach napiszcie, jaką formę makijażu wy stosujecie na Sylwestra. Koniecznie zajrzyjcie na naszego Instagrama i profil facebookowy. Tam trochę więcej nas.